Miałbym nietypowe pytanie, może propozycję na serię. Masz może w planach zrobić taką serię, że oceniasz kolekcję książek widzów, jak to z kolei robi Jacek Kolekcjoner? Bo nie ukrywam, chciałbym coś takiego zobaczyć w twoim wykonaniu. Zarąbisty pomysł. Obejrzałem film Jacka, świetnie się bawiłem, jeszcze lepiej jak oglądałem filmy Daniela Greena na zagranicznym BookTubie, więc wysmarowałem na fejsie, wysyłajcie zdjęcia swoich regałów, będę je oceniał, może nawet będę je roastował. Ale chwilę później, jakoś pod prysznicem, mój entuzjazm zgasł, czy czasem nie skończy się tak jak na gali rozdania Oscarów. Oh, wow. Dlatego zanim przejdziemy do tej części, na którą najbardziej czekacie, to dwie ważne sprawy. Broń Boże, nie traktujcie serio ironii i nadmiernego czepiastwa, które się pojawi w tym filmie. To tylko element takiej konwencji, nie po to, żeby sprawić wam przykrość, bo ja jestem z was dumny, tak? Więc wy powinniście być z siebie dumni. Bo macie wspaniałe regały, cieszę się, że jesteście członkami czytelniczej rodziny i wszyscy mogliby z was brać przykład. A to, że jakiś tam chłopak z prowincji coś powiedział, że tam coś źle albo tu coś źle, to... Poza tym każdy z nas ma inne poczucie humoru, dlatego jak już ktoś się obrazi na starcie, no to... Przepraszam. A po drugie, partnerem tego odcinka jest aplikacja BookBeat, czyli ktoś, kto może wam udostępnić hektary przestrzeni na regały książek, tyle że wirtualnie. W bibliotece BookBeatu znajdziecie mnóstwo książek w wersji audio, a także e-booków. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, a chcielibyście przetestować za darmo, to jest kod Marcin. Zaglądajcie do linku w opisie filmu. Część z was mnie niestety zawiodła swoimi odpicowanymi do reszty regałami. U Kuby wyglądało to tak jakoś uporządkowanie, że myślałem, że jest to grafika ze stoka, dlatego poprosiłem o kolejne zdjęcie i jest kod w sumie. Wszystko wskazuje na to, że to jest ten sam regał. No ciężko mi się odnieść do treści, jakie tam są na tych regałach. Co jest w tych szafkach? U Agaty też tu jest porządek i zawsze szanuję regały, które są robione na wymiar. Też tu są jakieś białe boksy, pod którymi kryje się śmieci, ludzkie głowy, ludzkie kończyny. I u Marioli to samo. Księgarniany porządek. Jeszcze to jest ułożone kolorystycznie. Ja generalnie w książkach ułożonych kolorystycznie za cholerę bym się nie połapał. Ja wolę gatunkami, ale no wygląda to fajnie. Takie przejście, szczególnie jak światło pada na te jasne książki. Tamte są trochę zacienione. Mega przemyślanie jest to wszystko ułożone. Ale ten żyrandol... Wygląda jakby właśnie kosmici mieli zlądować na tę kanapę. Alicja przywróciła mi nadzieję. Specjalnie nie sprzątałam, żebyś miał używania. Alicja, uwielbiam cię. Och, cofam to. Co tu się wydarzyło? Gdybym miał patrzeć tylko na tą górną część, powiedzmy, to jest okej. Tam widzę nawet Sandersona, białe kruki, także wielki szacun za tę kolekcję. Im dalej w las, tym gorzej, bo ta latarynka i te szyszki obok tak wyglądają mi na świąteczne. Tutaj u góry, wow. No chyba największy kryminał to jest ustawianie książek w dwóch rzędach na jednym regale. Dlaczego je chowasz? Co jest tak ważnego w tym kartonie, że on wystaje aż kilka centymetrów, w jego miejsce zmieściłyby się te wszystkie książki może nawet, które tam są z tyłu, ale ten karton postanowiłaś nadać mu jakiś chory priorytet. Czeka cię wycieczka do IKEA, innego sposobu nie widzę, potrzebujesz więcej regałów. Paweł podrzucił dużo zdjęć, pisząc hated or loved. No tu jest dużo miłości na tym zdjęciu, chociaż... Dlaczego postanowiłeś wyeksponować tak bardzo tę karafkę? Może jest coś w niej niezwykłego, czego my śmiertelnicy nie widzimy gołym okiem? Generalnie ja nie jestem wielkim fanem układania figurek. Ja wszystkie swoje wyniosłem na strych, ale widzę, że w tym wypadku dopasowane są do rodzaju książek. Chociaż to czerwone Ferrari... A ty, czerwone Ferrari, a tam książki Ferrante. Ale ten króliczek, ale widzę, że masz dużo książek Schmidta, ale tej najnowszej chyba nie widzę. Raje utracone? Ładny jest ten regał, podoba mi się jego kolor, to drewno. Wysłałeś mi coś jeszcze. Albo to jest metafora, że to fantazy gdzieś cię przenosi daleko, albo po prostu chciałeś się pochwalić modelem swojej rakiety. Patrycja wysłała taki fajny regalik. Dinozaur. Ale obok dinozaura nie ma Parku Jurajskiego. Patrycja, mam wrażenie, że do końca się nie mogłaś zdecydować, czy chcesz regał pod kolor, czy jednak nie, bo tutaj u góry trochę bieli, tu trochę czerwieni, przechodzącej w niebieski, ale na dole już się znowu to posypało. Kobieta zmienną jest. Weronika natomiast wysłała Chopinowski regał. Sorry, ale po prostu ten Chopin to jest jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę na tym regale, no. Generalnie spoko pomysł na to, żeby rozdzielić książki, ale to jest takie chamskie rozdzielenie. No chamskie... Karolino, za to ile tego tutaj ma? Co jest? To wygląda jak magazyn dystrybutora gier planszowych. Autentycznie, jeszcze te srebrne regały. Nie wiem, czy szacun większy za regał na książki, czy za regał na planszówki. Ło, panie. A oto Horus Lumperkal. Człowiek, któremu możecie podziękować za ten film, bo jest jego pomysł słodawcą. I jakiekolwiek pretensje obrażonych proszę właśnie kierować pod ten adres. Czy ty czytasz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9,
10, 11 książek naraz. Te zakładki, notabene chyba wycinane z kartoniku, są powtykane wcale nie na początku książek. Wiedźmina widzę masz 2 tomy, czyli ci chyba nie siadło. Masz Metro, to I Love You, Droga Królów. Masz 2 książki Kinga, ta figurka nawet spoko, powiem ci. 2 na 10 bym dał. Tam, bo nie tu. Spokojnik. Czekaj, czy to jest klatka na jakiegoś gryzonia? Zaraz przy planszówkach i przy książkach? Nie znasz strachu. No tutaj jest niezła kolekcja, jest fajny porządek w tych książkach, ale myśleliście, że nie zauważę tego telewizora? Że zakryjecie go za tymi kwiatkami, tymi małymi figurkami? Nie chcecie mi chyba powiedzieć, że jak będziecie dzisiaj wieczorem Netflixa oglądać, to z powrotem zdejmiecie te kwiaty. Jutro jest z powrotem, tam kładziecie, czy nie korzystacie z tego, o co chodzi? Ale jeżeli to jest jakaś tam filozofia wasza życiowa, że pokazujecie, jak ważnym elementem dla was jest telewizor, że wolicie patrzeć na kwiaty, no to szanuję, totalnie szanuję. Roast regałowy. No nie mam się do czego tu przyczepić. Aczkolwiek jedna książka tam na dole, Do It Yourself kosmetyki, albo z niej często korzystasz, albo ona ewidentnie do tego regału nie pasuje, chyba że jest to jakaś magiczna dźwignia i ten regał się przekręca na drugą stronę, albo schodzi gdzieś do piwnicy. Ale jeżeli to rzeczywiście pełni rolę tajemniczej dźwigni, to powinna się lepiej ukryć. Masz jeszcze tam trochę miejsca na książki, które polecam. Jaka trylogia Sienkiewicza, w jakim wydaniu to jest? Srebrzyste. Trochę zciągnąłem, jak jakiś chłopak ze wsi. O, te twoje książki Chrisa Cartera są jak moje włosy, że mi się właśnie przedziałek w tym samym miejscu robi. Tomek wysłał zdjęcie. Miałem takiego samego, co jak byłem dzieciakiem. Nawet wybaczam ci to, że zasłoniłeś to piękne wydanie Ojca Chrzestnego tym samochodzikiem z dzieciństwa. Ale nie wiem, czy wybaczę ci, że do końca nieskompletowaną kolekcją Grishama zakryłeś książkę Stephena Kinga. Bastion tam jest. Japie. I ukrywasz książki w rzędach ze sobą. Nie rób tak, proszę cię. Nie drażni lwa. Jeszcze z książkowym pozdrowieniem dopisał skurczybąk. Take to 18. Czym zasłużył sobie Mario Puzo na to, żeby postawić na Sycylijczyku, Ojcu Chrzestnym, to Klaudia, dlaczego? Masz Stephena Kinga obok Van Gogha. Ciekawa ta metafora tutaj jest. Magda napisała, że się nie wstydzi. Magda, oddzielajmy przyjemność od pracy. Regał książkowy to powinna być oaza spokoju. Nie dawaj tam materiałów księgowych, proszę. No, masz całkiem pokaźną kolekcję. Widzę, że czytujesz literatury faktu trochę. Masz Kena Folletta, masz też sporo kryminału. A te 4 książki z przodu to przepraszam, co? Nowe zakupy czy do oddania? I tam jest jakieś tajemnicze pudełko, w którym nie jestem pewien, czy nie są banknoty. Te kubki w jakiś tam dziwny sposób, ale one się bronią. Byłaś w Albanii. Jesteś księgową gangu Albanii. Ol się wrypałem. Ale Michał, ordnung, że nie powstydziłby się go sam wiesz kto. Tam żulczyka nawet masz jakiegoś w pudełku. No dobra, niech ci będzie. O, masz Lincoln Highway też. Bardzo polecałem, świetna książka. Fajny porządek, widać, że miejsce na poddaszu, lampeczka od góry, mięciutkie światełko do czytania, spoko. Magda, z czego ty się tłumaczysz? Jest okej, dopóki nie układasz ich jedna za drugą, jest okej. Naprawdę niezła kolekcja okularów. Widzę hrabia Monte Cristo, szanuję. Te żaby do mnie jakoś nie przemawiały. Kumasz? Masz trochę pechowy ten regał, bo on ma strasznie duże przestrzenie pomiędzy półkami. To wymusza na tobie właśnie układanie tych książek na sobie. Może warto pomyśleć o dodaniu dodatkowych półek, bo te są ewidentnie za duże. Tak jakbym powiedział, trochę komiksowe masz te półki. Agnieszka, ty bardziej jednak kochasz kwiaty niż książki. Asia wysłała zdjęcie kota. Okej. Okay. I co? I chcesz powiedzieć, że kot ma odwracać uwagę od tego syfu, który pewnie skrywasz na dole i tam gdzieś wysoko, tak? Bardzo, bardzo pokaźna kolekcja, ale tam widzę, że jest początek jakiegoś dobrego fantasy, ale no, postanowiłaś pokazać nam kota. Miśka. Miśka, masz bardzo fajne poddasze, masz tam jakiegoś też miśka podstawkę, okej. Okay. Fajny jest ten ciemny regał, on się fajnie tak komponuje, tak przechodziłby trochę w te belki, nawet jakbym, ja bym nawet taki zrobił może grubszy, ale ja tam nie jestem projektantem. Ale przepraszam, dlaczego tylko sprzątasz to, co widać na pierwszym planie? Chcesz odwrócić uwagę od tego, co się tu dzieje na tej pufce? I kto cię tam wie, co tam jeszcze skrywasz po tamtej stronie odchłani. Bialutki regał, porządeczek, ładnie to wszystko jest, daje okejkę, fajnie, że te puzzle na dole rozdzielone, z dala od książek, Stephen King, na samej górze, żeby wszyscy widzieli, jak od razu wejdą. Paweł, naprawdę mężczyźni tutaj, godna reprezentacja, nie przynosicie mi wstydu naszemu gatunkowi. Masz całą kolekcję specjalną Fabryki Stwów u góry i powiem ci, że to jest fajna ekspozycja na taką kolekcję. Niby plakat, ale jednak książki. Ale ten mały
Krecik wygląda skubaniec, jakby po prostu się przykleił i za cholerę byś próbował go wyrwać, to go nie wyrwiesz stamtąd. Milena napisała, że w środku mangi, czyli co każesz nam zwrócić uwagę tylko na te mangi. Ładne, estetyczne i to jest takie połączenie miejsca na przechowywanie majcioszek, a u góry książeczki, także całkiem spoko. Igor mi tutaj się tłumaczy, że będzie miał porządek na łóżku, to zrobi lepszy. Przestań. Naprawdę też porządek na tym regale. Widać, że zróżnicowane bardzo gatunkowo książki czytasz, a tym pudełkiem po iPhone Voice. Chwalisz się czy... Viola pisze, że biblioteczkę ma na antresoli. A szkoda, Viola, że nie zrobiłaś tej foty, bo jestem mega ciekaw. Sam bym chciał mieć biblioteczkę od podłogi po bardzo wysoki sufit z drabinką. Agata pisze, że większość ma książek związanych z Włochami i Wenecją. Okej. Okay. Mirek Pluta. Kolejny facet, który ma tak wyrąbany w kosmos regał. Wow. Powiem tak, wygląda nawet jak jakiś regał w wydawnictwie. Albo nawet i oni nie mają aż takiego porządku, jaki masz ty. Okej, Marta pisze, że na dole to są półki wstydu. W sensie ukryła się za fotelem, jak mniemam, tak? No tu jedziesz chyba kolorystycznie, bo to widzę, że przechodzi kolorami. Szanuję, że pod sufit i widać, że to jest dobrze tam wpasowane w miejsce. No to naprawdę się ceni. Aleks Łuczak. U mnie dość chaotycznie. Dobrze, że uprzedziłeś. Ten trzeci kubek, ten biały na dole, chyba nie chcesz powiedzieć, że on jest na szczoteczki do zębów. Czy ty się wstydzisz swoich książek? Bo mam wrażenie, że cokolwiek by ci nie wpadło pod rękę, to najchętniej byś się tym zasłonił. Wyeksponowałeś wyznania gejszy, chyba że teraz je aktualnie czytasz. Prawdopodobnie skrzynia do maszyny do pisania. Jeszcze rustykalny świecznik. Powiem ci, że przy tym świetle, którym zrobiłeś zdjęcie, no wygląda to trochę creepy. Strasznie tajemniczy z ciebie gość. Ciasny, ale własny, Asia napisała. No i pewka, że tak. Patrycja Kaczmarek. Troszkę chaotyczny kolaż. Wow. A Patrycja, poczekamy na ciebie ze zdjęciem w następnym odcinku. Kamila, co tu jest? Mam słabość do ciemnych regałów. Autentycznie. Strasznie mi się to podoba. To wygląda tak dostojnie, tak monumentalnie. Wszystko ma tutaj swoje miejsce. Nic tu nie jest powciskane. Sztos. Naprawdę. A jednak się do czegoś przyczepię. Tu jakiś taki dziwny uskok się zrobił. Tak trochę na doczepkę, więc stolarz. Stolarz 2 na 10. Ale ty... Moja malutka, ale ładniutka, tak ci powiem, wiesz? Pozdro, Iwona daje okejkę. Beata, powiem ci, że wycisnęłaś jak cytrynę to poddasze. Prawie, że zostawiłaś sobie jeszcze tutaj trochę miejsca. No musiałaś niestety, Billy, mniejsze mieć regały, bo niski sufit. Te kwiatki trochę jak kwiatek do kożucha, ale... Wow, Kasia, czekaj. Okej, okay, lubisz figurki pop, ale dlaczego opakowania? Opakowania mają też jakąś swoją wartość. Dlaczego? Bo generalnie regał ma sztos, to jakieś takie przejście kolorów zrobiłaś, to w ogóle 3D wygląda ten regał. Wyeksponowałaś też co jakiś czas jedną książkę frontem. Chciałbym też zobaczyć wersję bez figurek. No, to co podesłał Kamil też widzę, że zadziałało na wyobraźnię was wszystkich w komentarzach, bo rzeczywiście marzycielskie jest to miejsce. Powiem wam, że gdybym był pisarzem, to fajnie by było pisać w takim miejscu, bo tu wygląda to mega estetycznie. Założę się, że tam na dole coś skrywasz, czego nie chcesz pokazać, bo tutaj przykryłeś co nieco. Jeżeli montowali ci goście z Ikei i powiedzieli ci, że nie da się zrobić tych wypełnień pod sufitem, wierz mi na słowo, przeżyłem to, to po prostu cholerne lenie i kłamczuchy, bo to się da zrobić, tylko trzeba to zrobić dobrze. Wtedy by się to pięknie scaliło z sufitem, ale sztos miejsce masz. Drogie panie, mężczyzna, czytający, mający porządek w książkach. Marta, powiem ci tak. Powiedz, że w dzieciństwie biłaś rekordy Tetrisa. Nie musisz sprzątać tego regału, bo tam nawet kurz się nie wciśnie. Asia też przesłała zdjęcie swojego wspaniałego miejsca do czytania. A twoje psy wyglądają na takie, które nie pozwalają ci chwalić się tym regałem, jak był twój. Asia, wiesz co ci powiem? Asia, ja wiem, że Lewandowski, Barcelona. Chyba, że jest to motywacja do czytania. Typu Lewy 40 bramek w sezonie, ja 40 książek w roku. Mateusz, kolejny mężczyzna, który ma absolutny porządek na regale. Fajnie wyglądają te kwiatki. Zgapiłem takie w księgarni i rzeczywiście stawianie ich na górze wygląda... Masz Diablo. Ja o Diablo ostatnio pytałem. Napisz mi w komentarzu, czy warto, czy strata czasu, bo byłem fanem gry, a książki nie wiem. Cały regał poświęcony Kingowi. Ale mam cię. Myślisz, że jak kupisz pudełko na chusteczki w kolorze grzbietów książek fantasy, to ja nie zauważę, że to są... chusteczki. I tym bardziej martwi mnie ten jakiś lubrykant, który się znajduje tutaj obok. Ja wiem, że masz piękną kolekcję, ale... Justyna, piękny porządek, wszystko za szkłem, pod sam sufit. Viola, też masz piękną kolekcję. W jakim wydaniu masz imię Róży? Ty! Zuzia, powiem ci, że masz tu wystarczająco miejsca, żeby je wszystkie sobie tak ułożyć. Po co tam mają się dusić jedna na drugiej? A, chyba, że ten kot.
is important to you. A Joanna fajnie wpasowany, widać w przestrzeń domową regalik. Nowoczesność, zygzaczki, jest bardzo fajnie. O nie, Katarzyna, to żeś teraz dowaliła. Dużo fantastyki, ludzie, wiecie ile to jest pieniędzy, ja pierdziele, nie pokazujcie tego w internetach. Agnieszka zapaliła wszystko tu, co się dało. Chcesz powiedzieć, że przyszły do ciebie książki, ty ich nie rozpakowałaś i trzymasz się na regale? Zwariowałaś? Wojtek, kolejny mistrz zarządzania przestrzenią. Ciekaw jestem, czy wy w życiu jesteście tacy uporządkowani, jak są wasze regały. Ło, Ania też tu ma wysoko, bo widzę, że jest drabinka. Jest tu fantastyka. Steven Erickson, często to słyszę, może sobie przesłucham. Dobrze dopasowane wysokości półek. Mogę mieć tylko jedną taką radę, ja tam się może nie znam, ale generalnie tam, gdzie masz legin książki, to ja bym polecał mimo wszystko stawiać je jak najniżej, bo troszeczkę już ci ta półka siada. U Konrada widać, że książki pełnią ważną rolę w życiu, bo ten projekt musiał wykonać zanim zrobił mieszkanie pewnie. Mega estetycznie ten regał wygląda i też masz świetną kolekcję, widzę cała Mroczna Wieża Kinga. Asia, widać, że lubisz słuchać muzyki w trakcie czytania. Czy znaj się wysprzątałaś do zdjęcia? Kasia, zrobiłaś cwane zdjęcie, zrobiłaś tak bokiem, żeby nie było widać chyba, że coś tam poukrywałaś. Renata, orety. Fajna konewka. Książki najwięcej, okno trochę mniej, telewizor najmniej. I widać tutaj, co zabiera człowieka na spacer po wyobraźni. I jeszcze pod stolikiem, o tu książki, które Okoń polecał, jednostkę, pamiętam, ta niebieska. Czeka cię niestety wycieczka do Ikei, żeby znaleźć miejsce dla tych puzli, ale tu po prawo. No nie mów, że masz tam prysznic. Oliwia ma wyżej i ma niżej. Już jak widzę, będziesz musiała ten mały zamienić na duży. Kurde, miałem zrobić roast, a tu wszyscy jacy jak się postarali, człowieku. Agnieszka, schody do nieba. Kasia, pięknie pod sufit, fantastyka. Jak wy dużo czytacie fantastyki, jestem zdumiony. Weronika, jaki tu ma ciekawy sufit. Malwina, o panie. I ta huśtaweczka, też miałem taką i nie urwałem. No nie mam co się przypróć, no. O, Iza, kasa super dziewczyny, no bo zbierasz na książki. Trzymam kciuki, Iza, żeby było ich jak najwięcej. Mój imiennik, Marcinie. No do połowy są to gry planszowe i niestety wymieszały się trochę z książkami. Tam chyba jest dla kochanego tatusia i dla mamusi. O, jak słodko, to już rozumiem, czemu to zostawiłeś, dobrze. Monika Stachniuk, szafeczki na pierdółeczki i książeczki na góreczki. No ale nie. Czekaj, Monika, ale jak już masz te szafki, to tam to żółte pudełko i ta żarówka. Może ta żarówka ma coś sugerować, że coś, na coś powinienem wpaść. To jest jakaś wskazówka, tak? Marta, masz tu Ordnung, ale masz Sandersona. Ha! Masz tu wszystko dużo i jeszcze masz miejsca wolnego. Może się z kimś podzielisz. Alicja, masz bałagan, ale masz hrabiego Monte Cristo. Szanuję. Cóż to jest z tyłu za portret? I czemu zakryty jest Wiedźminem i tym niebieskim czymś? Wow. Tyle mam do powiedzenia. Jestem w szoku. Gdziekolwiek w życiu realnym ktoś mi powie, że u nas w Polsce to ludzie nie czytają, albo czytają mało książek, odsyłam do tego filmu, pokazuję im wasze zdjęcia, bo to jest po prostu... I mam nadzieję, że odnotowaliście to, ile z tych regałów należało do facetów. Pamiętajcie, że to wszystko w ramach dobrej zabawy. Wszyscy macie powody do dumy. Nie powinniście się wstydzić waszych regałów i życzę wam tego, żeby się rozrastały jak najbardziej. I czy to, że wam właśnie brakuje miejsca i że są poupychane, dowodzi tylko tego, jak bardzo ważne są dla was książki. Po prostu kocham was za to. Jesteście najlepsi, najwspanialsi we wszechświecie. Fajnie, że tu jesteście. Szacun też dla partnera naszego filmu, że dał kod Marcin, żebyście mogli skorzystać sobie z biblioteki, żebyście tam, gdzie nie macie miejsca w realu, możecie mieć je w wirtualu. Możecie słuchać do woli, możecie czytać, możecie korzystać, nie musząc martwić się o miejsce na regałach. Nieważne, czy sięgniecie książkę z regału drewnianego, retro, nowoczesnego, białego, czarnego, z kartonu, z podłogi, bo ostatecznie najistotniejsze jest to, żeby przeżywać wciągającą historię tutaj. Trochę mi tych fotek jeszcze zostało. Dużo naprzysyłaliście. Jeżeli kogoś nie było, niech się nie martwi. Właśnie. Robić kolejną część? Czy nie? Ma być stała seria? Czy nie? Dawajcie znać w komentarzach. Zobaczę, ile będzie łapek w górę. Jak wam się będzie to podobało. Dajcie też dowód na to, że jesteście ogarnięci i potraficie zrobić szary przycisk subskrybuj pod moim kanałem na YouTubie. I wpadnijcie tutaj o tutaj do moich ostatnich filmów. Będzie mi mega miło, jak zostaniecie ze mną najdłużej. Na dłużej czy najdłużej? Najdłużej jak się da. Z książkowym pozdrowieniem. Do następnego.